Właśnie wracając do Opoczki, nasza historia niemiecka i polska jest trudna, zwłaszcza w tym okresie. I jak to wpływa na Pana możliwości poznania osoby Pana Emila Krebsa? To rzeczywiście jest bardzo ciekawe pytanie. To wszystko się zmienia. Tak było, że wcześniej spoglądano w tych stosunkach na siebie bardzo antypatycznie i w sposób negatywny. To jest oczywiste, ale ta pozycja, z której spoglądaliśmy na siebie, kompletnie się już zmieniła. Ja muszę powiedzieć, że ja nie spoglądam na stosunki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z takiej pozycji, z jakiej spoglądali moi rodzice, którzy jeszcze dość negatywnie wyrażali się o Polsce i o Polakach. Natomiast ja od bardzo wielu lat mam zupełnie inne spojrzenie na te stosunki polsko-niemieckie i moi rodzice nie zrozumieliby tego, co ja dzisiaj robię, że na przykład przyjeżdżam z grupą dawnych mieszkańców Opoczki tutaj, żeby nawiązywać kontakty i budować mosty na tej najniższej płaszczyźnie stosunków międzyludzkich, aby właśnie na tym poziomie budować przyjaźń i tworzyć coś nowego. To jest zupełnie inne spojrzenie, więc spojrzenie otwartości. To jest całkiem inne podejście. Państwo przyjeżdżacie tutaj regularnie do Opoczki właśnie, spotykacie się z obecnymi mieszkańcami, rozmawiacie. Jakie są reakcje ze strony polskich mieszkańców Opoczki? Also ich sage, zumindest ist normalisiert mit den Menschen, die sich untereinander in der Zwischenzeit begegnet. Więc teraz to wszystko się zmienia całkowicie i spoglądamy na siebie już zupełnie innymi oczami. Oczywiście zostało zawiązane mnóstwo nici przyjaźni tutaj między tymi rodzinami, które obecnie mieszkają w Opoczce i tymi, które kiedyś mieszkały w Opoczce. My należymy już do tej generacji, która spogląda na te rzeczy zupełnie inaczej niż nasi rodzice, niż nasi dziadkowie po obu stronach, i po stronie niemieckiej, i po stronie polskiej. I jedna i druga strona odczuwała tą niesprawiedliwość, która miała miejsce po II wojnie światowej, ale my Niemcy, ta młoda generacja Niemców, tak jak pan Hoffmann, osób, które urodziły się już później, spoglądamy na te rzeczy innymi oczyma, bo wiemy, że ta niesprawiedliwość, która dotknęła na przykład dawnych mieszkańców tej wsi, którzy tam mieszkali, że zostali z tej miejscowości wysiedleni, była ugruntowana tym wszystkim, może nie w przypadku poszczególnych osób, ale była to zbiorowa odpowiedzialność wszystkich Niemców za zbrodnie, które zostały wykonane w okresie II wojny światowej. I dzisiaj, gdy my przyjeżdżamy, też spoglądamy na to innymi oczami. Widzimy też i biedę, i widzimy też bogactwo w tej miejscowości. Także to się wszystko zmienia i raczej odbieramy to wszystko z punktu widzenia przyjaźni. A ten okres zaraz po zakończeniu wojny, czy cokolwiek pan z tego czasu pamięta? To są na pewno bardzo trudne wspomnienia, ale myślę, że warte utrwalenia. Więc jeśli chodzi o okres tak zwanej ucieczki, czy też wyjazdu Niemców stąd, to nie mam żadnych negatywnych wspomnień, żadnych negatywnych doświadczeń. Dla mnie było to jako dla dziecka rodzajem swego rodzaju przygodą. To wygląda troszkę w taki sposób, że jak się ma 5 lat, to się spogląda na to takimi oczyma dziecka, więc z zupełnie innej perspektywy. Ale do tej miejscowości, do której myśmy trafili, to była miejscowość pod względem wielkości przypominająca Opoczkę. Też nie zostaliśmy wspaniale przyjęci, stąd też to negatywne spojrzenie. Nie ma się zresztą co dziwić, bo tamtejsi ludzie, gdzie myśmy trafili, musieli opuścić swoje mieszkania, czy też mieszkać na mniejszej powierzchni z tego powodu, żeby nas z kolei móc w Niemczech przyjąć. Więc stąd też to odczucie było negatywne, ale to negatywne odczucie z czasem zanika. I tak też jest obecnie. My też dzisiaj wiemy o tym, że przecież ze wschodu przybyli tutaj Polacy i też musieli się jakoś odnaleźć w tym środowisku. Wenn ich vielleicht nochmal zurückkommen darf, jeżeli mogę powiedzieć coś na temat stosunków między Niemcami a Polakami, jakie się rozgrywały po II wojnie światowej na terenie naszej wioski, to chciałbym wspomnieć o czymś, co jest dla mnie swoistym zobowiązaniem. I zaraz do tego przejdę. Ich habe vor ungefähr 5 Jahren habe ich eine Abschrift einer Urkunde
meines Großvaters, nämlich eines Bruders von Emil Krebs, gefunden. Dotyczy to pewnego dokumentu, który został włożony do butelki, która znajdowała się pod krzyżem. To jest bardzo ciekawa historia. W roku 1945 mój dziadek, który był protestantem, wystawił krzyż, który został poświęcony przez polskiego księdza katolickiego. Ten krzyż w międzyczasie zmurszał, jak to zwykle z drewnem bywa. I na tym miejscu wystawiony został nowy krzyż. Dieses alte Kreuz ist natürlich morsch geworden im Laufe der Zeit und es wurde an dieser Stelle ein neues Kreuz in Opoczka gesetzt. Tutaj to też jest bardzo ciekawa sprawa, że tak jak wspomniano, ten dokument został włożony do butelki i potem został przeniesiony do nowego, w to samo miejsce, pod tym krzyżem, pod tym zmurszałym, który został zastąpiony nowym krzyżem, tak samo włożony na pamiątkę, o czym ja oczywiście nie wiedziałem. I tam znajduje się do dnia dzisiejszego. Ja nie chciałbym teraz czytać całej treści tego dokumentu, ale główny sens tego dokumentu polega na tym, że już wtedy, w roku 1945, Niemiec i Polak wyrażali w postaci tego dokumentu życzenie, żeby doszło do porozumienia między Polakami i Niemcami. I właśnie to jest główny sens, główny cel tegoż właśnie dokumentu. Nawet obecna pani Sołtys, pani Chmal, nie wiedziała o tym, co zawiera ten dokument. Ani Polacy, ani Niemcy na ten temat w zasadzie nic nie wiedzieli. I dopiero dzięki temu, że zachował się odpis tego dokumentu, właśnie spisany przez dziadka pana Hoffmana, dzisiaj wiemy, co zawierał tak naprawdę ten dokument. A napis na tym krzyżu brzmi: Króluj nam, Chryste, Panie Jezu. To jest niesamowita historia i zupełnie innym świetle stawiająca zapatrywania przynajmniej Polaków na ten okres. Tak, z punktu widzenia niemieckiego to oczywiście również jest dziwaczne i dziwne i trudne do odbioru, ale tak już było, że już w owym czasie dokonano tak wielkiej rzeczy. Ja dzisiaj spoglądam na to jak na rzecz wielką, która się w owym czasie wydarzyła, tą, która dotyczy mojego dziadka, wystawienia tego krzyża, całej tej historii. I muszę powiedzieć, że mój dziadek nigdy nie powiedział żadnego złego, żadnego negatywnego słowa na temat Polaków. Krzyż ten wystawiony został właśnie przez tego dziadka, ale również przez Polaka, który się nazywał Skotnik. Także oni dokonali już wtedy bardzo wielkiej rzeczy, którą my dzisiaj dopiero możemy w odpowiedni sposób zrozumieć i wywartościować ją. Czyli tak naprawdę to, co wydarzyło się w Krzyżowej kilkadziesiąt lat później, to jest tylko powtórzenie tego, co wydarzyło się wcześniej w Opoczce. Sołtys obecna wsi, pani Chmal, powiedziała swego rodzaju, że to wydarzenie, które miało miejsce w Krzyżowej, te wspaniałe uroczystości, równie dobrze mogłyby się w takim razie odbywać u nas w Opoczce. Ale to, o czym teraz dowiedzieliśmy się, to jest to, powiedzielibyśmy, marginalny odprysk leżący gdzieś tam na boku tego, tych moich badań, które związane są w gruncie rzeczy w głównej mierze z Emilem Krebsem. One jemu są poświęcone. Ja serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Aż żal kończyć. Ja również bardzo serdecznie pani dziękuję za możliwość rozmowy. Dla mnie jest to rzeczą wyjątkową. O tym dokumencie, o tych wydarzeniach opowiadamy również przy okazji wystaw, które tutaj otwieramy w Polsce. Znajdujemy bardzo gorące przyjęcie tych wystaw. Wystawy miały miejsce już w różnych miejscowościach. I przy tej okazji wspominamy również tą historię. W Niemczech wystawa dotycząca Emila Krebsa odbywała się tylko jednokrotnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. Tam spotkała się również z gorącym przyjęciem, ale to przyjęcie, jakie tutaj znajdujemy i to zainteresowanie wśród obecnych mieszkańców miasta jest wyjątkowe. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu Sobiesławowi za tłumaczenie. Dziękuję żonie, która przysłuchała.
przysłuchuje się naszej rozmowie za cierpliwość. Moja żona stanowi dla mnie to tak na koniec bardzo wielkie wsparcie. Ja jestem mimo wszystko człowiekiem bardzo konserwatywnym, nie takim jak dzisiaj, jeśli chodzi o młode małżeństwo, w którym dokonuje się wyrównanie pozycji kobiety i mężczyzny i podział na zadania. Moja żona wykonuje większość zadań w domu, także to ona jest głównym filarem tego wszystkiego. Jeśli już dotykamy też tematu młodzieży, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, to muszę powiedzieć, chciałbym tutaj wszystkim zaapelować do wszystkich, żeby młodzież dzisiaj nie popełniała tego samego błędu, które popełniła moja generacja. Powinniśmy o wiele więcej rozmawiać z naszymi rodzicami, z naszymi dziadkami na temat przeszłości, po to, żeby realny obraz przeszłości sobie stworzyć i żeby można było doprowadzić do realnego porozumienia. Ja byłem bardzo zachwycony odbiorem na przykład wykładów, które mieliśmy w pierwszym i drugim liceum przed młodzieżą tamtejszą. Byłem zachwycony przede wszystkim odbiorem samej młodzieży, w jaki sposób młodzież się zachowywała. I z tego miejsca chciałbym również serdecznie podziękować i pozdrowić przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy brali w tym udział i byli równie mocno zachwyceni moimi wykładami. Bardzo serdecznie dziękuję. I tym pięknym apelem chcielibyśmy zakończyć tę rozmowę. Mamy nadzieję, że było to dla Państwa tak ciekawe jak dla nas, to co tutaj usłyszeliśmy. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli się kiedyś spotkać. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.